Pałac Zbawiciela w Warszawie to miejsce popularne nie tylko z powodu swego czasu bardzo słynnej w Polsce tęczy, ale też dlatego, że co wieczór przybywa tutaj kwiat stołecznej młodzieży po to, żeby się po prostu bawić. My mamy nadzieję, że tego wieczora to miejsce opanują chrześcijanie, ponieważ w kościele za moimi plecami, czyli kościele Świętego Zbawiciela, dzisiaj odbędzie się po raz pierwszy uwielbienie Warszawy. Ile osób na nie przyjdzie, chciałoby się powiedzieć, że Bóg jeden raczy wiedzieć, ale przecież to nie chodzi o statystyki, tylko o temperaturę ludzkich serc. Całe po mnie przenikaj, Panie. Całym sercem swym oddaję Ci cześć. Każdą myślą swą oddaję Ci cześć. Z całej siły swej oddaję Ci cześć. O Panie mój, o Panie mój. Czego to jest ważne, żeby właśnie ludzie uwielbiali Boga wspólnie, żeby się w tym uwielbieniu jednoczyć? To było ogromne pragnienie Pana Jezusa. On w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Jan Ewangelista pisze i podpisana jest to mowa eucharystyczna, czy mowa, to w zasadzie jest to testament Jezusa. I on tam wielokrotnie powtarza, abyście byli jedno, tak jak ja z Ojcem jesteśmy jedno. Wiedział Jezus od samego początku, że najbardziej szatan będzie atakował jedność Kościoła i tą wspólną modlitwę, że będzie chciał poróżnić. Dlatego ważne jest to, żebyśmy robili to razem. Nadziei, że Ty jesteś tu, przychodzisz, by nam dodać sił, miłością swą zatrzymaj czas. Niech będzie tak, byśmy mogli trwać w nadziei, że Ty jesteś tu, przychodzisz, by nam dodać sił. Naprawdę mogę dziękować Panu Bogu za to, że kocha mnie. Nie wiadomo za co, znaczy ja wiem za co, że jestem Jego dzieckiem i to wystarczy. Że nie muszę zasługiwać na Jego miłość. Że On mnie naprawdę kocha totalnie. I że codziennie mam z Nim, staram się wchodzić z Nim w kontakt, mieć i jak to robię, to cały czas czuję tą miłość. Że daje mi znaki różne, tak jak kochankowie sobie dają różne, nie? To czuję, że naprawdę mi daje nawet przez jakiś, nie wiem, wers gdzieś tam, kurczę, w jakiejś piosence słyszę w radiu, nie? I już jest, widzę, że to jest do mnie, nie? Albo widzę ptaka, który gdzieś tam, dzikiego, nie? Gdzieś tam w lesie i już widzę, że to też jest, bo to jest wszędzie jest, nie? I że on kocha na maksa, szaleńczą miłością, nie? Stanie amen. Upełniaj całe moje życie wiarą.